Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel, a to będzie film, o który od jakiegoś czasu już pytaliście, mianowicie były pytania, jak dostać się na serwer testowy. Od razu mówię, że nie jest to nic skomplikowanego, nie ma za to bana. Zapytałem twórców, czy oba sposoby, które podam, ale tylko jeden pokażę, są bezpieczne i czy nie ma za to bana. Odpowiedzieli mi, że żadnego bana nie ma, także można spokojnie używać, ściągać z takich źródeł innych niż sklep Play. Także ja wam pokażę jeden sposób. Są dwa sposoby. Jeden to jest zmiana regionu w sklepie Play. No ja tego nie lubię robić, więc pokażę ten drugi sposób, mianowicie ściągnięcie aplikacji bezpośrednio ze stron typu APK Mirror czy APK Pure chyba, jeżeli się nie mylę. Mogłem się pomylić w tych nazwach, ale to nie ma znaczenia. Wiem, że się pomyliłem, ale tak jak mówię, także można ściągnąć bezpośrednio na telefon, można ściągnąć to też przez komputer na emulator typu BlueStack. I ja to będę robił właśnie na komputerze, aczkolwiek wersja na telefon nie różni się praktycznie niczym. Ściągacie na telefon, instalujecie aplikację, no i gracie. Jest jeden mały szczegół, o którym powiem na samym końcu filmu. Także co należy zrobić? Dajecie sobie w sumie to, co ja tutaj, AFK Arena Test Server APK Cure. Możecie dać jakkolwiek inaczej, APK Mirror czy cokolwiek. Także wchodzimy w to tutaj, ale nie ściągamy jeszcze nic, ponieważ chcę wam pokazać taką małą rzecz, na którą należy zwracać uwagę. Tutaj źle wpisałem, już to poprawiam. Także jak widać, macie tutaj dwie AFK areny. Jedna jest ta zwykła, standardowa, która jest na sklepie Play. Druga jest z takim, powiedzmy, czerwoną, powiedzmy, że poświatą, z czerwonym okiem. Także to jest ta główna wersja, na której wszyscy gramy. Jest to oficjalna wersja ze sklepu Play. Jeżeli chodzi o test serwer, to jest właśnie ta wersja. Wchodzimy sobie tutaj. I tak naprawdę tutaj już mógłbym zakończyć film, bo wystarczy ściągnąć sobie to, zainstalować i jesteście na test serwerze. Aczkolwiek skoro już nagrywam ten film, to pokażę całość, także ściągam sobie właśnie tą wersję, żeby wam pokazać, że na pewno to działa, żeby nie było, że ściągacie jakieś wirusy, a ja tego nie ściągnę. Także poczekam sobie, aż to wszystko się zrobi. Co prawda już się ściągnęło, ale coś tam się jeszcze robi, także jeszcze chwileczka. Tak, już się ściągnęło. Także jeszcze raz przypominam, ściągamy tą wersję tutaj, tą czerwoną, nie tą zwykłą ze sklepu Play. I w sumie to tyle. Także na telefonie po prostu instalujecie aplikację, no i gracie i tyle. Koniec tematu. Jeżeli chodzi, na pewno część z was, jakaś mniejsza podejrzewam, gra na emulatorze. Ja już co prawda nie gram na emulatorze, ale łatwiej było mi to nagrać właśnie w ten sposób. Zainstaluj APK. Swoją drogą polecam BlueStacka, a nie Noxa. Według mnie jest to o wiele lepsze. Także otwieramy. To jest chyba to, co dzisiaj ściągnąłem. Swoją drogą taka mała ciekawostka. Jeżeli ściągacie z innych stron niż tą, którą ja podałem, strona oczywiście będzie w opisie. Także czasami zamiast właśnie tej innej wersji, tej tutaj ikonki, możecie mieć wersję z IROM na awatarze. Także ta wersja z IROM na awatarze to jest zawsze test serwer, czyli ściągacie z ikonką albo z tą czerwoną, albo z IROM. Nie ma to znaczenia, różni się to po prostu w przypadku stron. Na APK Mirror, z tego co wiem, jest właśnie IRA. Także otwieramy sobie, żeby już finalnie potwierdzić, że gra działa, że dostałem się na serwer testowy i wy dostaliście się także, jeżeli ściągnęliście. Trochę tutaj się będzie aktualizować, aczkolwiek nie potrwa to długo. Swoją drogą na test serwerze, taka wskazówka, nie wskazówka w sumie. Część opisów jest po angielsku, część jest po polsku. Zazwyczaj te nowe rzeczy, no, są po angielsku. Trochę może mi się tutaj zacinać, no bo emulator nie jest
do końca tym, na czym powinno się grać w takie gry. Aczkolwiek nikomu nie szkodzicie grając na emulatorze akurat w tą grę. No są gry typu FPS-y, w które nie jest zalecone grać na tym, no bo oszukujemy. Także to jest test serwer. Takie mała ciekawostka. Na test serwerze nie dostajecie niestety żadnych darmowych diamentów. Według mnie, jeżeli twórcy chcą, żebyśmy przetestowali jakieś rzeczy, jakieś funkcje nowe, które wprowadzają, to powinni nam dać chociażby nieskończoną ilość diamentów, żebyśmy mogli szybko wylewelować, wszystko przejść. No bo nie oszukujmy się, jest to test serwer, czyli co im by to w sumie szkodziło? Byłaby to dla nich korzyść, ponieważ większa ilość graczy byłaby chętna testować te rzeczy, a tymczasem mi się nie chce przechodzić po raz drugi tego samego i w sumie bez celu, bo jest to serwer testowy. Także to by było na tyle. Tak jak mówię, podam jeszcze taką małą różnicę. Z tego co wiem, na serwerze testowym poprzez emulator, którego chociażby używam, wersja aktualizuje się sama. Jeżeli jednak chodzi o wersję na telefon, niepotrzebnie w to kliknąłem, teraz będę miał tutaj jakieś... O. No dobra, wychodzimy sobie z tego. Także różnica między wersjami na telefon i na emulator jest taka, że na emulatorze gra aktualizuje się sama, a na telefonie, jako że nie ściągnęliście aplikacji bezpośrednio przez sklep Play, to może być taki problem, że co jakiś czas będziecie musieli ściągać nowszą wersję, nie będzie wam się ona aktualizowała automatycznie. Ale myślę, że to nie jest żaden problem, wystarczy co jakiś tam, ja chyba ściągałem co miesiąc czy co dwa, próbując na telefonie. Więc nie ma żadnego problemu. Także to by było w sumie na tyle. Tak jak mówię, ten film mogłem już zakończyć chyba w drugiej minucie, czy coś takiego. Gdy po prostu pokazałem, którą wersję ściągnąć, ale chciałem wam wszystkim pokazać, że to działa, że na 100% jest to bezpieczne, można się w ten sposób dostać, nie ma żadnych wirusów i tak dalej. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie sobie od tej pory testować, ci, którzy jeszcze nie testowali, na serwerze testowym. W ten sposób będziecie mogli dowiadywać się o niektórych rzeczach wcześniej, tak jak eventy, wszelkie aktualizacje, nowości. Możecie sobie chociażby samony robić, bo mimo wszystko dostajemy trochę diamentów za te aktualizacje, a na serwer testowy nie będziemy wchodzić oczywiście codziennie. Także dziękuję wam ostatecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film komukolwiek pomógł. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach z AFK Arena.